Jeśli w naszych programach potrzebujemy używać liczb zmiennoprzecinkowych, czyli takich z kropką, no musimy użyć typu float. Typ float pozwala na zapisanie liczby, która posiada część niedziesiętną i następnie wykonywania różnych na niej operacji. Na przykład możemy ją po prostu wypisać do konsoli. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jeśli ja teraz uruchomię program, to w konsoli będziemy mieć tą wartość, która powinna być. Jeśli teraz wartość przemnożę na przykład przez 2, to będziemy mieć wynik mnożenia przez 2. Czyli typ ten zachowuje taką samą strukturę jak typ całkowity, z tym, że możemy teraz używać części niedziesiętnej.